Drogie, szanowne panie, mam bardzo trudny temat do zrozumienia. Bardzo trudny temat. Większość z was, drogie panie, jest niezadowolona ze swojego partnera, ponieważ ten partner w ogóle was nie rozumie. I to jest nadrzędny problem, z którym przyszło wam żyć. Przyszło wam żyć w stanie, kiedy wasz cudowny, ukochany partner w ogóle was nie rozumie. Nie dość, że was nie rozumie, to nie czuje tak jak wy. Nie czuje tego, co wy. Gorzej, że nie rozumie i nie czuje, to nie jest w stanie nawet myśleć tak jak wy. I wy, biedne, drogie panie, przychodzicie do mnie z takim potwornym żalem do świata, do losu, do życia, że ten partner was nie rozumie, nie czuje i nie potrafi myśleć w ten sam sposób, co wy. A wam się wydawało, że będziecie tworzyć taką jedność z tym partnerem, że to będzie takie wspólne. On będzie to samo, co wy czuł, myślał i będzie zupełnie taki sam jak wy. Ale wyobraźcie sobie, że jeżeli by się tak stało i ten wasz partner by tak samo czuł, tak samo myślał, tak samo odbierał ten świat, to on byłby tak samo niestabilny psychicznie jak wy. To on tak samo potrzebowałby pomocy jak wy. To on tak samo potrzebowałby opieki, a nie byłby w stanie się wami opiekować. Ten partner ma inaczej czuć, ma inaczej myśleć i ma się inaczej zachowywać, żeby się wami opiekować. To właśnie był komunikat. Drogie panie, cieszcie się, że macie właśnie takiego partnera, takiego faceta, który czuje, myśli inaczej niż wy i inaczej odbiera świat, bo dzięki temu on może się wami zaopiekować, wziąć swoje silne ramiona i poprowadzić przez ten świat i powiedzieć wam: nie martw się, kochanie, nie martw się, to naprawdę wszystko minie i będzie dobrze. Jasne? No.